Hejo, cześć, kochani, was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj będzie to unboxing edycji limitowanej gry Life is Strange. Wreszcie zdobyłem tą edycję, powiem wam, że kiedyś była ona w MediaMarkt za 20 euro i teraz znowu ją trafiłem za 20 euro. Raz pojechałem do MediaMarkt sprawdzić, czy jeszcze jest ta edycja, bo chciałem ją kupić i jak się okazało, nie było. Ale dzisiaj byłem właśnie w Realu. Jak nie wiecie, to Real to jest taki sklep trochę, nie wiem, jak Tesco, coś takiego. Tam można też czasem gry kupywać. I właśnie tam czasem jak jadę, to patrzę jakieś gry, bo mają czasem jakieś gry na PC, których nie można kupić w media albo coś takiego. I czasem są drogie, na przykład na internecie. I właśnie tam mają dużo fajnych takich gier. I dzisiaj znalazłem jedyną wersję, jaką mieli Life is Strange Limited Edition. Więc dzisiaj wam robię unboxing. Też za 20 trafiłem, była to już ostatnia w sklepie i to jest na komputer, bo jeszcze jest na Playkę i na Xbox One. Więc tak, ta edycja wygląda z przodu tak, to jest cała gra, czyli wszystkie 5 jakby epizodów. Więc tak wygląda przód, tak wygląda bok, tak wygląda tył, który mówi, co jest w środku zawarte, wszystkie inne te opisy. Kolejny bok i otwórzmy sobie teraz tą edycję. Czekajcie, tutaj tylko rozetnę to. O tak. O nie! Illuminati nie pozwala mi rozciąć pudełka przy folii. Powiem wam, że taka edycja, jakbyście chcieli na przykład na Amazonie kupić albo coś, to kosztuje aktualnie na Amazonie na komputer jakieś 60 euro. Więc cieszę się, że trafiłem na to, bo właśnie jest droga na internecie, a jak się w sklep trafiło jeszcze w sklepie, to można kupić ją taniej, znaczy na eBayu jeszcze nie patrzyłem. Patrzyłem tylko na Amazonie i na Amazonie właśnie ona kosztuje 60 euro na Playkę tak samo. Więc wygląda to już tak, bez tej folii, jest taki fajny ten papier taki, te opakowanie tak zrobione i otwieramy sobie od góry i tutaj mamy całą zawartość i wyjmijmy najpierw sobie może grę, którą... Czekajcie, tak, gra jest oczywiście w normalnym pudełku, takim jak jest gra każda. Myślę, że jak dobijecie pod tym odcinkiem, ile to by można było łapek sobie ustawić, jak dobijecie pod tym odcinkiem liczbę 45 łapek w górę, będzie seria z tej gry. Sprawdźcie w środku, o, jest właśnie kod na grę, więc tak to wygląda, płytka sobie, tutaj jest kod na grę z drugiej strony, tak już raz mi się pojawił w The Division, że niechcący mu kod pokazałem, więc tak, normalne pudełeczko z grą sobie, nie ma nic nowego do pokazania. Kolejna rzecz, o, większa, o, jest to soundtrack z gry, który jest pudełku, fajnie właśnie, że jest w pudełku soundtrack, fajnie to zrobili tak namalowane i napisane soundtrack. Nie będę tego odfoliowywał, ponieważ nie potrzeba, z tyłu są wszystkie nazwy piosenek, z boku jest napisane Life is Strange soundtrack. Fajnie to wygląda, fajnie, bo w pudełku, a nie w wersji cyfrowej, według mnie w pudełku bardziej się podoba niż w wersji cyfrowej. I hopsa, nie lataj mi tak. I ostatnia rzecz, jaka była już w tej edycji, czyli artbook, który wygląda jak taki zeszycik Max Caulfield. Jaki uśmieszek. Fajnie, bo to wygląda właśnie wspomnienie, że inne są, wiecie, wspomnienia. Nie rzucaj mną ciężko, mocno, znaczy priority, priority. Fajne takie rzeczy właśnie. Mały, twarda oprawa. Z tyłu jeszcze jest sobie ten bus taki, jak jest w Anglii, są najczęściej jakiś piesek namalowany, jakaś babeczka. No i tak to się otwiera. Jest tutaj, zobaczę, czekajcie, czy jest przelicznik stron. Nie, nie ma. I tak to. Life is Strange Picture Book. I tu są różne arty właśnie z gry. Opisy postaci. Tak jak zawsze, miejsca. Nie wiem, tutaj chyba ślub rodziców jej. Nie wiem, dom, bullshit, naprawdę bullshit. No i co? Enjoy your journey.
fajna edycja, wam powiem, za 20 euro, gdzie za 20 euro możecie sobie na Steamie kupić normalnie całą, pełną grę, to tutaj możecie sobie za 20 euro kupić edycję limitowaną z fajnym artbookiem, soundtrackiem, grą i pudełeczkiem, więc myślę, że unboxing musi dobić 30 bądź poprzez górę. Będzie na moim kanale let's play z tej gry. Może zrobię tak, że w weekend usiądę i całą noc nagram całą wam let's play, żeby mieć z głowy to po prostu, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, że unboxing musi zostawić te 45 poprzez góry. Mój Les Max, bardzo serdecznie i na razie.